22 dzień października 2022 roku. Czas na mecz na szczycie. Lider kontra wicelider. Stal Jasień versus Błękitni Obok. Zespół gości jest najlepszą ofensywą w lidze. Zobaczymy, proszę Państwa, jak będzie po dzisiejszym meczu. To będzie trudne spotkanie i naprawdę ciężko oscylować, w jakich granicach to się może zakończyć. Odpowiedzi poznamy już za chwilę na boisku, kiedy wybiegną jedni i drudzy, by walczyć o ligowe punkty. A już mój jest ten kawałek podłogi, jak tutaj leci z głośników, oby to był kawałek podłogi Stali Jasień, oby to był ich kawałek boiska, bo dzisiaj no, trzeba wygrać, choć zadanie łatwe nie będzie. Kamil Kielasz, witam i zapraszam na mecz Stali Jasień, Błękitni Ołobok. Od razu zaczynamy od prezentacji składu. Goście w bramce z numerem pierwszym: Przemysław Król, 4 Stanisław Krówulin, 6 Szymon Huster, 7 Roman Szpytko, 9 Taras Pilous, 10 Robert Brejdak, 13 Patryk Lityński, 14 Szymon Król, 17 Serki Akufenko, 19 Adam Świostek i 20 Jewgeni Mololkin. Aż 4 obcokrajowców w zespole Pawła Maliszewskiego. Na ławce pozostają Karwacki, Weryszko, Borkowski, Bogusz, Woźniak, Klemczyński i Droszczak. Speaker Artur Rokicki pyta kibiców, kto dziś wygra mecz. Oczywiście Gromkie Stal niesie się z trybun. Już za moment skład gospodarzy, a więc MKS Stal Jasień rozpoczął ten mecz. Paweł Korożaniecki dzisiaj, ten pan prowadzi to spotkanie, a na liniach pomagają Jan Kluczyński oraz Marek Szymański. Nawet 2 minuty wcześniej ten mecz się rozpoczął. No i gospodarze, a więc zespół jasienińskiej Stali w bramce z numerem 12 Łukasz Budzyński, 2 Jan Zioła, 5 Jakub Jasiński, 8 Gracjan Komarnicki, 9 Bartosz Konieczny, 10 Albert Cipior, 15 Krzysztof Wierzbicki, 96 Paweł Wojtysiak, 18 kapitan Wojciech Okińczyc, 21 Dariusz Gordiak, 22 Przemysław Adamczak, na ławce Toczaniuk, Jonio Bartosik, Skrzypczak Wolak i Arkuszewski. To podopieczni Sylwestra Buczyńskiego, opiekunem Stali Sylwester jest od 3 lat, kierownikiem Marek Buczyński, prezesem Mariusz Sierp. We'll be right back.
Kula, to jest oczywiście od spikera Unia Zygębio. Stop!